Wszystkie media na świecie relacjonują, że w Nepalu doszło do potężnego trzęsienia ziemi. Liczba ofiar jest trudna do oszacowania na ten moment. Na pewno jest to ponad 3800 osób na teraz, ale zapewne w ciągu najbliższych godzin te doniesienia się zmienią. Ale to, co, to, co też wiemy, w lawinie, która zeszła w okolicach Monteverestu, zginęło 18 osób, i jest to bez wątpienia największa tragedia na, na górze gór. Spinaczka w górach wysokich nigdy nie była łatwa, i każdy człowiek, który się tego podejmował, w jakim w jakimś sensie przesuwał swój horyzont. Swój i właściwie wszystkich ludzi, ponieważ w ogóle przebywanie na dużych wysokościach jest, jest czymś ekstremalnym. Mount Everest jest takim sztandarowym przykładem, ponieważ jest najbardziej obleganą górą. Każdy chciałby się wspiąć na, na najwyższą górę świata. Ja też zaliczałam się do tego grona. W ciągu tych ostatnich lat doszło do jeszcze większej popularyzacji wspinaczki w, w górach wysokich, co sprawia, że w tę górę trafia mnóstwo ludzi zupełnie nieprzygotowanych. To znaczy nie mają czasem nawet sprzętu. Odpowiedniego, nie mają kondycji, nie są przygotowani psychicznie, nie mają doświadczenia. I tych wypadków w okolicach Monteferestu jest coraz więcej. Tu jednak mówimy o trochę innej rzeczy. Lawina to jest coś, co jest nie do przewidzenia. To jest, to jest żywioł, nad którym człowiek myśli, że mógłby zapanować, ale nie ma takiej możliwości. Dlatego tak przerażająca jest ta tragedia. 18 osób zginęło i też taka konkluzja, którą mam. Myślę, że nie zmieni to faktu, że w przyszłym roku w bazie pod Monteverestem pojawi się znowu set osób, które będą chciały tę górę zdobyć niezależnie tak naprawdę od ceny, którą będą musieli za to zapłacić.